Ukraina kolejny dzień odpiera rosyjskie ataki. Do kraju z niewoli wróciło już ponad 1300 ukraińskich żołnierzy. Z kolei z ukraińskich portów do krajów afrykańskich wypływają statki załadowane zbożem. Rosyjska agresja na Ukrainę nie ustaje. To ulice Doniecka po rosyjskim ostrzale rakietowym. Rakiet było naprawdę dużo. Nasz budynek został trafiony dwa razy. To były dwa głośne uderzenia. To nie pierwszy raz, kiedy Kreml atakuje obiekty cywilne. I choć trudną sytuację wojenną zaostrza zbliżająca się zima, Ukraina robi wszystko, by jej mieszkańcy mogli żyć w miarę normalnie. Przykładem są wyzwolone tereny Chersońszczyzny. W ciągu ostatnich kilku dni usunięto ponad 200 niebezpiecznych niewybuchów. Operacja rozminowywania terenu trwa. Zasięg telefonii komórkowej rośnie z każdym tygodniem w regionie chersońskim. Wraz ze wzrostem dostaw energii elektrycznej, gazu, zwiększa się dostępność środków transportu. Z każdym tygodniem możliwy staje się większy dostęp do normalnej opieki medycznej, edukacji, usług socjalnych. Ukraina nie tylko walczy, ale także upomina się o swoich. Z rosyjskiej niewoli powrócili kolejni ukraińscy żołnierze. Prezydent wręczył im odznaczenia. "1331. Tyle osób udało nam się wyzwolić w czasie wojny na pełną skalę i żaden Ukrainiec nie zostanie w rosyjskich więzieniach, w rosyjskich obozach. Oni wszyscy są w naszej głowie i nadejdzie w końcu dzień, w którym powitamy ich z powrotem w wolnym kraju." Aby tak się stało, Ukraina potrzebuje nieustannego wsparcia. Deklaracja pomocy padła między innymi z Bułgarii, która ma przekazać naszym wschodnim sąsiadom lekką broń strzelecką i amunicję. Z kolei Hiszpania wysyła na Ukrainę rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze. Wydelegowała tam także swoich specjalistów, którzy zajmą się badaniem rosyjskich zbrodni wojennych w tym kraju. Tymczasem z ukraińskich portów w ramach inicjatywy Ziarno z Ukrainy wypływają statki załadowane pszenicą. Ich adresatem są kraje afrykańskie jak Somalia czy Etiopia. Łącznie do końca wiosny przetransportujemy około 60 statków z takim humanitarnym ładunkiem. To dosłownie wybawienie milionów ludzi od głodu. Jestem wdzięczny wszystkim naszym partnerom, którzy przyłączyli się do tej ukraińskiej inicjatywy. Podkreślił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.